Myk, dostępny telefon. Halo, halo, z kim rozmawiamy? No, siemka, cześć. Cześć, Patryk, jak się nazywasz i skąd jesteś? Jeszcze raz? Patryk z Białegostoku. Patryku z Białegostoku. Nie dzwoniłeś ostatnio? Wiesz co, chyba nie do was, do Fejmu dzwoniłem. Szymon z Białegostoku był ostatnio. Jakie masz pytanie i do kogo? Wiesz co, mam pytanie do szalonego reportera. Jedziemy. Także szalony reporterze, takie pytanko, czy myślałeś, co zrobisz z garzą, którą, no, którą dostaniesz za przegranie z Cichym? Ładna teza zawarta w pytaniu, podobało mi się. Mi też się podoba. Wygram z Cichym. Nie myślałem jeszcze z garzą. Wiesz co, jak mówił Wąski, nie znasz moich potrzeb, jak spytał, że starczy na dwie mafie. Nie, ja mam dużo też, jakieś tam ostatnio jakoś tak się zrobiło u mnie, że dużo mam tych wydatków i potrzeb, bo dużo rzeczy jakieś tam odpalam i zaczynam. No, nie wystarczy tego. Nie jestem zadowolony z wynegocjowanych stawek, więc to się rozejdzie szybko. Natomiast Patryk, ty masz jakiś pomysł, bo tak zadałeś to pytanie, jakbyś chciał co najmniej coś rzucić, znaczy, tutaj. Podasz teraz numer konta? Wiesz to, no nie, ja sobie akurat nieźle radzę, ale okay. Tak sobie pomyślałem, no nie wiem, nie myślałeś na przykład o tym, żeby jakoś zwrócić te pieniądze tym osobom, które okradłeś? Nie. Bo tak się szczyciłeś właśnie. Nie, ja się nigdy tym nie szczyciłem, nie? Ja się nigdy tym nie szczyciłem. To była opowieść i to była opowieść ku przestrodze, bo ja dość ciężko mi było z tego wszystkiego powychodzić i ja tam cały czas podkreślam, to są takie wycięte fragmenty i to też mnie boli, tak jak tu Mateusz przytoczył, że się tu uśmiechnąłem, tu, a nawet w tym wywiadzie jest, że ja powiedziałem żurnaliście, słuchaj, głupio mi o tym gadać i jak nawet się gdzieś uśmiecham, żeby tego ludzie źle nie odebrali. Żurnalista fajną rzecz powiedział, co ty, nikt normalny tak tego nie odbierze. No i normalny nikt tak tego nie odbierze, myślę. Ja to mówiłem wszystko ku przestrodze. Powiem ci szczerze, bardzo tego żałuję. To było 25 lat temu. Podejrzewam, że nawet tych osób bym nie znalazł. W sytuacji, o której opowiadałem, jeżeli też byś był uważnym słuchaczem, a nie tylko chciał mi dopierdolić, to ona się kończy dokładnie tak, że jakby tam była wpadka i moi wspólnicy przyjechali z tamtymi, dogadali, że zostały zwrócone pieniądze. Więc nie wiem, o które akurat pieniądze mówisz. Wiesz co, no o tych lombardach, które mówiłeś, no że właśnie, ty udałeś. No właśnie, jakbyś wysłuchał do końca, tam jest właśnie na końcu, że jakby tam była wpadka i te pieniądze zostały oddane od razu, ale wtedy na gorącym no uczynku. Ale to się kupy nie trzyma, bo jeżeli mówisz, że to jakieś tam porachunki ludzi na mieście, tak? No to za co ty siedziałeś? To kto poszedł na policję z tym wszystkim? Gdzie? Czekaj, powolutku. Gdzie ja siedziałem? Co? Ja powiedziałem jedną z historii, która akurat nie wyszła, która nie została zgłoszona, gdzie tam pieniądze zostały zwrócone. A ja tych rzeczy było dużo więcej. To niekoniecznie były oszustwa, czy takie, czy inne. Ale odpowiedź na twoje pytanie brzmi, nie myślałem o tym. Okej, okay. No to może wypadałoby zacząć o tym myśleć. Co? Może. Bo zobacz, jednak zobacz, jaki przekaz dajesz ludziom. Wystarczy kogoś okradać, tak? Wystarczy nigdy nic nie ukradłem. Okradać. Nigdy nic nie ukradłem. I później wybijasz się na tym. Nigdy nic nie ukradłem i teraz jeszcze raz ci powiem właśnie się na tym. Świetnie, że to powiedziałeś. I teraz patrz, jakbyś był znowu uważnym słuchaczem. Ja po to nie mówiłem tego, tak jak wiele postaci, które tu są, że siedziałem, że to robiłem. Powiedziałem to dopiero, jak już się wybiłem, a nie się na tym wybiłem. Także tu widzę, że chcesz mi dokładnie dopierdolić, ale to się logiki nie trzyma. Jeżeli byś poświęcił czas, godzinę na obejrzenie filmu, który wyemitowałem, powiedziałem, że robię to dokładnie teraz w tej chwili dlatego, a mogłem to zrobić dużo dawniej, bo to się bardzo klika. Takie gangsterskie historie się klikało. Nie chciałem tego robić. Dopiero jak już byłem, już miałem tą walkę w Fame, miałem kontrakt z Heiligiem, dopiero teraz o tym mówię jako przestroga, a nie żeby się wybić. Także bardzo się mylisz, kolego. Serdecznie cię pozdrawiam. Dobra, teraz mi powiedz, wyłudzenie to jest kradzież? Nie, to nie jest kradzież, to jest oszustwo. No i czym to się różni? To oszukasz babcię, nie ale wiem, powiedziałeś no, dokładnie kradzież. No nie różni to się, kradzież? To są dokładnie inne artykuły. Okej, dobra, przepraszam, jeżeli tak jest, być może no, nie jestem problemu, nie masz, nie musisz się na tym znać, oczywiście. Natomiast, nie zastanawiałeś się nad tym, że tych ludzi, których oszukałeś, no może warto byłoby im jakoś zadośćuczynić? Może warto by było. No ciężko było, podejrzewam też po 30 latach gdzieś tam dotrzeć sobie, bo przypominać. No, wiesz co, myślę, że by sobie znalazł jakiś akt. Może warto by było, masz rację. Dobrze, czy coś jeszcze? Nie, chyba generalnie nie. Szalonego farmazona nie pozdrawiam. Cichy, mam nadzieję, że mu wjebiesz. Miłego wieczoru wszystkim życzę. Miłego. Dzięki, miłego.